GTA 3 Tajemnice i Ciekawostki, odcinek 10. Opracowanie i montaż Goral 9.3. Siemka, witam was wszystkich po ponad dwutygodniowym odstępie. W dzisiejszym odcinku znajdzie się 6 ciekawostek, z czego aż 4 zostały nadesłane przez was. Mam nadzieję, że jak zwykle się nie zawiedziecie. Tak więc zapraszam do oglądania pierwszej ciekawostki. Aby zbytnio się dzisiaj nie nachodzić, postanowiłem skorzystać z metra i także dowiedzieć się nieco o jego tajemnicach. Pierwszą z nich poznamy podczas jazdy, a drugą po dojechaniu na kolejną stację. Całą tą ciekawostkę nadesłał mi MerViewer, który nieraz pomógł mi w ich poszukiwaniu. Wbijamy do środka. Cuchnie jak z murzyńskiej chałupy. Jak mawia stare przysłowie, cel uświęca środki. Abyście dłużej nie słuchali tego pierdolenia, zacznijmy działać. Pora zatem użyć powtórki. Jak widać, Cloud zgubił pociąg i zapiadala za nim w powietrzu. Nie tylko Jezus i latający Holender potrafią lewitować w dzisiejszym świecie, czego jesteście świadkami. Na drugą część ciekawostki będziecie musieli poczekać, aż dojedziemy na kolejną stację metra. Pora wysiąść z tego złomu i rozejrzeć się nieco po okolicy. Jak zauważyliście, ta sprawa śmierdzi grubo ponad z kilometra. Normalnie powinniśmy wysiąść na kolejnej stacji metra, jednak znajdujemy się pod nią. Tym właśnie sposobem udało nam się dostać pod tekstury metra, czyli do tak zwanego ukrytego świata, jaki znajduje się w GTA 3. Nie wygląda to za specjalnie ciekawie, jednak możliwość strzelania w stopy przechodniów jest bezcenna. Dobra, wyskakujemy z tej nory i zabieramy się za drugą ciekawostkę. Z kolei w dzisiejszym odcinku ciekawostce zobaczymy nieco dziwne zjawisko, dzięki któremu będziecie mogli zobaczyć przechodniów widmo. Tą ciekawostkę, jak i kolejną, która ukaże się zaraz po tej, nadesłał mi użytkownik Demrumrus1, za co serdecznie mu dziękuję. My tymczasem, szpanując naszym podrasowanym czniku, a czym to zabierzemy się za poszukiwanie potencjalnych ofiar, które użyjemy do naszego eksperymentu. Mam dziękuję Kłaczętu w holenderskim gazie, siadaj na kanapie, jak nie do to na razie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Teraz pozostaje nam zabawić się w rzeźniczka i przekonać się, czy ciekawostka rzeczywiście się potwierdzi. Aby sztuczka się udała, należy użyć trybu powtórki wbudowanego w grę. Co to kurwa jest?! Jak widać na załączonym obrazku, skurwysyny ani degnu. Od teraz bez problemu możemy wyładować swoje nerwy bez konieczności zabijania kolejnych przechodniów. No może nie wliczając w to kilku pajaców z policyjnej drogówki. Po wielu zabójczych testach przechodzimy do następnej ciekawostki. Tym razem wybierzemy się do ciekawostki, którą odkrył wspomniany przeze mnie w poprzedniej ciekawostce użytkownik Demrumrus1. Ciekawostka ta jest jednym z kolejnych bugów, których zapewne jest jeszcze cała masa w tej grze. Abyśmy bliżej przyjrzeli się temu dziwactwu, wybierzemy się w rejony z miniaturki samochodów w Portland.
Dobra, dojechaliśmy na miejsce. I proszę bardzo, jak widzicie, i tym razem Rockstar odwalił fuszerkę, serwując nam kolejną niedopracowaną teksturę. Cień rzucany przez rosnące obok drzewo przechytrzył nawet samych twórców gry. Bez problemu możemy się po nim przejść i być pewni, że nie spadniemy w dół ulicy. A, ale urwał! Ale to było dobre! Przechodzimy zatem do kolejnej ciekawostki. Wielu z was kojarzy to sławne w dziejach GTA miejsce. To właśnie tutaj wysadziliśmy gościa w samochodzie oraz specjalnie przylecieliśmy z San Andreas aż do Liberty City, aby wykonać tutaj jedną z ciekawszych misji. Tym razem nie przyszliśmy tutaj na herbatkę, tylko zabieramy się za kolejną ciekawostkę. Abyśmy mogli się dostać na dach baru, musimy znaleźć jakąś ciężarówkę, na którą dostanie się na jej dach nie będzie większym problemem. Jeśli nie wierzyliście do tej pory w cuda, to jesteście w dużym błędzie. Co Jezus potrafi, to i Cloud zrobi. Za tą ciekawostkę należą się podziękowania użytkownikowi Equator. Aby nie opierdalać się dłużej, zabieramy się za następną ciekawostkę. Prawdopodobnie ujrzycie już jedne z ostatnich znaków Rockstar znajdujących się w GTA 3. Jest to chyba najbardziej znana wam wszystkim ciekawostka i wprawiony gracz w żaden sposób nie byłby w stanie jej pominąć. Mowa oczywiście o babce noszącej bluzę z napisem Rockstar. Jak widzicie, to szpetne babsko tylko psuje wizerunek firmy, ale klientów się nie wybiera. Przy okazji zajdziemy do pana Mietka z amunicji i zobaczymy, co też dzisiaj na siebie ubrał. Oczywiście skurczybyk na potrzeby filmu nie ustawił się w dogodnej pozycji, ale bez większych trudności można dostrzec napis Rockstar na jego bluzie. Przechodzimy do ostatniej ciekawostki w dzisiejszym odcinku. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wysoka temperatura może widnieć na termometrach Liberty? I tym razem Rockstar nas nie zawiódł i postanowił udostępnić nam jakże cenną informację o wysokości słupka rtęci, w której stronę właśnie się udajemy. Dotarliśmy na miejsce. Po chwili dłuższego przyjrzenia się bez większych problemów możemy dostrzec, iż w centrum mamy temperaturę o wysokości 16 stopni Celsjusza. Sprawdźmy, czy nasz eksperyment z podogrzaniem termometra sprawi, iż podwyższymy nieco temperaturkę. O czym nie wierzę, to działa. Temperatura wzrosła dokładnie o 1 stopień. No nic, pora skończyć pierdolić o pogodzie i wrócić już do ogrzanego studia. Mam nadzieję, że w czasie roku szkolnego znajdziecie trochę czasu na oglądanie kolejnych odcinków. Oczywiście nie namawiam was, żebyście się opierdalali w szkole i zbierali słabe stopnie. W związku z tym, że rozpoczął się już rok szkolny, nie jestem w stanie powiedzieć wam, kiedy zrobię kolejny odcinek, ale mam nadzieję, że nie będziecie musieli bardzo długo na niego czekać. Tymczasem żegnam się z wami ze studia i spotykamy się w kolejnym odcinku.